Będziemy mieli jeszcze okazję na pewno zobaczyć Funkaya z... Będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć Funkaya na pewno z Druzdilem w drugim pojedynku. Natomiast póki co zobaczmy drugi pojedynek. Rasowy tu prowadzi 1-0. Z Sodonem. Scrap Station. Taką mapę wygrał sobie Sodon na drugi pojedynek. No i zobaczymy w takim razie, jak to się potoczy. No widzieliśmy przed chwilą naprawdę, naprawdę niezłą grę pomiędzy Rybą a Ryba Velvandersex a Druzdilem na Shakura z Platu. Miejmy nadzieję, że tu nie zabraknie nam również emocji. Póki co Terra na dole, zerk czerwony u góry. No i czekamy. Mam pewne déjà vu, wydaje mi się, że jakbym widział grę rasowy kontra najeźdźca, dokładnie taka sama kolorystyka przecież wtedy była. Mam nadzieję tylko, że no przebieg gry będzie inny, bo jest to walka już o finał, jak na to nie spojrzeć. A w finale Pro CPO Tour numer 13, 100 zł i podkładka Razer we spusa, nie pamiętam tej nazwy. Mniejsza o to. Zobaczmy w takim razie, jak to się dalej potoczy. Przypominam, że rasowy wtedy zagrał bardzo... Co on zagrał w tej grze na Scrap Station? Pamiętacie? Zagrał dość defensywnie, ekspansję, dużo Marines, Siege Tanki, najeźdźca grał wtedy głównie Banelingi z Zerglingami i Infestory, brakło tu troszkę w miksie jakichś Mutalisków. No i de facto bez większych problemów poradził sobie rasowy. Zobaczymy, widzimy tutaj hatchery przed pulem Uzerga. Sodon tutaj, no nie bez kozery tą mapę wybiera. Ona zdecydowanie tutaj pozwala na tego typu otwarcia. Widzimy już rasowego, który zmierza SCV-ką raźno do bazy Sodona. Chcę zobaczyć, co czai się w przepasnych czeluściach zergowego świata. Sprawdzi oczywiście jeszcze Naturala. No mamy jakiś lag, coś tutaj nam przeskakuje. Sporo obserwatorów z tego, co zauważyłem w tej grze. Supply Depot kończy się bardzo, bardzo podobny, jeżeli nie identyczny wręcz. Wallin zaprezentował rasowy w poprzedniej grze. Tutaj pojawi się jeszcze dodatkowy Supply Depot. Mamy Faktory, które się tutaj powolutku buduje. Przypominam, że w tamtej grze rasowy również troszkę Banshee harasował. Natomiast no zobaczymy, jak tutaj się to potoczy. Pierwsze zerglingi jeszcze nawet nie są budowane. Dwie królowe bardzo tutaj oszczędził na jakichkolwiek jednostkach. Dopiero teraz, kiedy dwie królowe już zaczęły się budować, pierwsze dwa zerglingi się będą morfowały. Zobaczmy zaraz szybciutko. 18 dronek do 18 SCV-ek. Jest tutaj stawiany Spinecrawler. Królowa za sekundkę się wykluje. Tutaj również królowa za sekundkę się pojawi. No jestem bardzo ciekawy, jak Sodon tutaj będzie zarządzał tą energią na tych królowych. To bardzo, bardzo ważne. Jest kolejny Spinecrawler stawiany. Przydałby się szybko jakiś Creep Highway, autostrada creepowa między tymi dwoma punktami. No i przeniesienie ciężaru obrony właśnie na przedpole, żeby Ternan nie mógł sobie tutaj bezkarnie raczej przesuwać się. Na póki co widzimy chyba identyczny pusz, jaki miał miejsce w grze rasowej kontra najeźdźca, czyli 5 Marines i 1 Helion, i to wszystko już zmierza do bazy w tym momencie zerga. Dwa Spinecrawlery będą już gotowe. Czy będzie gotowych więcej zerglingów? Jest taka możliwość, widzę, że dwa tutaj w produkcji. Zobaczmy limit 29,30. Bardzo podobny. Prędkość do zerglingów oczywiście jeszcze nie będzie gotowa. Helion już tutaj przyczajony, czai się, co mógłby zrobić. No, dwa zerglingi, tutaj bliskie spotkanie z tym Helionem. Spinecrawler dwa razy dziabnął go w karoserię. Teraz udało się wyminąć, czy udało się wyminąć? Tutaj wbił się przez sekundkę w skały. Marines muszą go wyciągnąć za tylnie koła. No, udało się. Overlord, duża strata w tym momencie. Przekopuje się w tym momencie ten Spinecrawler. Drony uratowane na szczęście. Hatchery chyba nie uda się wyciągnąć, a może się uda. No, po raz kolejny przekopywany ten Spinecrawler. Ten drugi mógłby tutaj przyjść swojemu kumplowi z pomocą. Padnie drugi Overlord. To już naprawdę, naprawdę duża strata, jeżeli chodzi o zerga w tym momencie. Bardzo silny ten timing ma na tych pięciu Marines i na tego jednego Heliona. W tym momencie Terran
Jeszcze nie jest sobie w stanie z tym wszystkim poradzić. 4 killsy na tym Helionie. On w tym momencie wyeliminowany. No musi uważać, bo ta królowa w za dobrym zdrowiu również już nie jest. Ale chyba nie uda się jej wyciągnąć. Dwa zerglingi zażegnują to niebezpieczeństwo. No, straty duże czy nieduże. Na pewno te dwa overlordy zabolały. Ale dronów za dużo zerg nie stracił. Naprodukował 27 w tym momencie SCV-ek Terran, ekspansja już gotowa, Banshee się budują, pierwsza za sekundkę wyleci, no ale oczywiście zerg widzi ją tutaj. Tu jest druga Banshee, 7 killsów, przegapiłem zupełnie haras tutaj w mainie, coś mi się nie zgadzała, szczerze powiedziawszy, ta liczba dronek, że tylko 20 ich jest, a był haras po prostu w mainie przy pomocy Banshee, przepraszam najmocniej, że przegapiłem ten ważny moment. Musi naprawić oczywiście tą Banshee Tyran, ale jest mi wstyd, że to przegapiłem. No kurczę, to już może dlatego, że ten kolor Terrana jest troszkę jak minerały i po prostu nie dojrzałem tej Banshee, koncentrując się tutaj na tej obronie przed tym pushem. Widzimy tutaj sporo banelingów schowanych za tymi wyziewami, no ale Banshee tutaj wyruszyły na polowanie. Jeden Baneling zdjęty, drugiego udało się również zdjąć. Była próba przebicia się przez te sapli dipoty, no zostało im po 140 życia, no gdyby jeden, dwa Banelingi więcej, najprawdopodobniej udałoby się zniszczyć, ale zobaczcie, że z drugiej strony tutaj stała spora liczba Marines i ten Siege Tank, więc myślę, że nie udałoby się nic więcej zdziałać poza wyeliminowaniem tych dwóch sapli dipotów. Terran teraz najprawdopodobniej troszkę przyturtluje, stawia, widzimy, że stawia bunkry, dorobi siege tanków, dorobi upgrade'y na piechotę wszystkie, widzimy tutaj pewnie jakieś plus jeden za sekundkę, jeszcze jakieś siege tanki się pojawią, no i gdzieś tam pewnie w okolicach, nie wiem, 100 limitu nastąpi push. Natomiast wielkim znakiem zapytania dla mnie jest w tym momencie to, co będzie chciał zrobić zerg. Jest już layer, porabił się Hydralisk Den, nie ma prędkości do banelingu zrobionej. Hydry pierwsze w tym momencie jeszcze nie. No, troszkę mi jest szkoda, że widząc tak widząc ten Hydralisk Den, nie idzie za tym rozrzucanie creepa. Bo zobaczcie, że jest tutaj jeden kryptumor tak naprawdę, tu jest drugi i teraz dopiero zaczyna się troszkę ten kryp tutaj rozciągać, a energii na królowych, których są trzy z tego co widzę, jest tutaj nawet cztery, jest tutaj na sporo więcej krypów. W tym momencie tutaj przez sekundkę prace trwały nad tymi minerałami, a ja nie przegapiam już tymczasem takiej ważnej rzeczy jak drop. Tutaj kolejna Banshee próbowała coś jeszcze namieszać, ale są królowe. 8 Marines wpada w tym momencie w minerały. 4-5 dronów co najmniej na początku zostało wyeliminowanych. Zerglingi otaczają teraz tych Marines. Czyżby mieli oni przetrwać ten atak? Na to wygląda. Jednak nie, królowe tutaj przyszły pomóc. Jest również jedna hydra, 3 hydry, przepraszam. No i Nidus Network, przepraszam. Ciekawy bardzo jestem, czy rasowy widział, nie widział tego Nidusa, ale też nie ma po prawdzie, nie ma! I ma po prawdzie i tu w tym miejscu, w tym momencie jest budowany Nidus Worm, kiedy następuje jeszcze push Terrana. Mam tutaj, już wypluwa z siebie pierwsze jednostki, pierwsze zerglingi, pierwsze hydry. Czyżby usłyszał gdzieś dźwięk tego Nidusa Terran? Na to wygląda, tylko on nie jest u niego w mainie, tylko w naturalu. Jakby udało się wyciągnąć ten command center, to mogłaby być naprawdę duża sprawa. 1/3 życia już wyciągnięta, połowa zgięta już w tym momencie. Są tutaj banelingi, no powolne te hydry, bez creepu niestety. Cofają się z powrotem do środka, tutaj parę transfuzji zagranych. No i nie udało się wyciągnąć tego command center. Połowa została zdjęta, a szkoda, bo myślę, że można było tutaj spróbować. No cóż, nie udało się, nie mnie oceniać. Kolejny command center wybudowany przez Terrana w tym czasie. Wraca on w tym momencie do akcji.
górniczych niższy te skałki, będzie się chciał przekopać, no i mam wrażenie, że Sodon nie jest w stanie w tym momencie przeciwstawić się niczym przeciwko temu potężnemu puszowi. 113 limitu do 53. Jak bardzo by nam się nie podobało, czyli w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zagranie tego Nydusa, no to niestety pozostawiło ono Zerga praktycznie bez środków do obrony. Są już tutaj Siege Tanki, które zaczynają pracować nad tymi Spinecrawlerami. Za sekundkę nie będzie już tej obrony. No mógłby w tym momencie pokusić się czy to o atak na maina, czy na naturala. Jest tutaj kilka banelingów, ale one nie mają upgrade'u do prędkości jeszcze. Te Spinecrawlery w tym momencie sfokusowane. No widzieliśmy, że wysunął troszkę Marines do przodu Terran, ale to tak naprawdę nie ma znaczeniu. Nie ma znaczenia, przepraszam. Całość armii Zerga została wyeliminowana. Good game, pisze Sodon. No i rasowy pierwszym finalistą tego ProCPU Tour numer 1. Dwa zero wygrywa. W takim razie...